Kurwa, za szybko jeżdżę. No ale to nieważne. To też kurde koła gniotą. Dlatego też jest gorzej. No ale co taka... O, ziemia już jest ciepła, czyli paruje. No to słomy niestety było mało. By tej słomy było więcej, efekt byłby lepszy. Ale zawsze, zawsze coś tam leży i odbija. Kombajnista porządny, zobaczcie. Praktycznie nic tutaj nie leży. No, przetarmoszona, taka to już jest te. Ja bym pewnie jeździł na B4, efekt byłby lepszy, ale ja nie chcę mi się. Albo może gdzieś niżej. Ale nie jest idealnie równo. Czuć takie garby, bo ta ziemia się już nie rozsypywała, tylko się tak po prostu kłębiła. No, ale to co już było jakieś leżące, długie, to już jest w miarę pocięte na płytkie. Na płytkie. No, okej. Okay. A dlaczego właśnie tak? Bo ja, pamiętacie, to z jesieni jakieś były bryły, z wiosny były bryły, nawet tu jest przykład, taka bryła sobie leży na polu. Ja już szybko wracam do pracy, jeszcze resztki po kukurydzy, tu też potarmusimy. O, co? Ale zobaczcie właśnie, co robi bryły, co robią. Bryły, co robią na polu. O, tu jest taki etap fajniejszy, fajniejszej słomy. Tu jeszcze po kukurydzy. Nie rozłożone do końca, ale tak jest pierwszy rok, to tak już jest pięknie. I co teraz się dzieje u Krisa na przykład? To był suchy rok, a u mnie ta ziemia po prostu nie jest spękana. Dlatego ja zdecydowałem się na taki ruch z tym mulczowaniem. I teraz w czwartek jakiś deszczyk przyjdzie, słomę mi ponownie uklepie. I ani grama ziemi u Krisa nie wyleci. A jakby przyszedł, zmieszałbym to, nie wiem, na 10 cm grubere na skrzydełkach. Harat! I bym sobie tak to zostawił. To z 10 cm paruje mi woda, bo to jest ruszone. I dodatkowo jeszcze mogłoby mi wywiewać cząstki próchnicy. Haki samuraj. Ha, ha. A tak? Może, może. Bo kiedyś właśnie pisałem tam na YouTubku, że na doświadczeniu polowym było tak, że zostawiłem tą słomę. Ściernisko miałem wrócić, później było koszenie kukurydzy, posiałem, przyszła zima. I tak się ta słoma została, taki trupek był. I potem ten styczniu, pamiętacie, 22 roku, to już był 23 styczeń. Moment. 23 styczeń, 22, 23. I wtedy było te no dwa tygodnie praktycznie ciepło, te po 16, 17, 18 stopni. Na najcieplejszych dniach i później się pojechałem to stależować i była petarda. Co się miało urosnąć, to sobie urosło i później ta słoma była tak krucha, ona już trochę przemarzła, trochę to i później jak sobie pogrzebałem w ziemi, to zobaczyłem, że rzeczywiście tej wody było dużo więcej aniżeli na polach tam, gdzie było już robione, nie wiem, w sierpniu, we wrześniu. Gdziekolwiek. O, jeszcze to. O, właśnie o takie też mi chodziło. To się już tak wywróciło, że nawet już podbierać łanu tego nie mógł wziąć. No i mulcherem też tego na to wygląda, że nie wezmę do końca. Chociaż w jakiejś części to podniesie do góry, wytarmosi. No ale jeszcze pójdzie ta leżówka, to może częściowo to potknie. Dobra. Jak widzicie, no są miejsca, gdzie jest tej słomy więcej, są miejsca, gdzie jest mniej. Ale ona już tutaj, nawet jak leżąc sobie tak, to już ta ziemia jest wilgotna. Jeszcze jest mokra. Dziwię się tylko trochę tutaj na wsi, że niektórzy już się napierniczają pługiem pod rzepak. A mamy dzisiaj 10 sierpnia, no tak na 10 dni będzie siał. 30 stopni przyjdzie, to będzie popiół. Tymczasem cześć.